Zawsze pizza żył. Nasze zaproszenie przyjął pan dr Maciej Kloc ze Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Dodatkowo pan doktor jeździ w składzie medycznym w pierwszej pomocy z karetką pogotowia. Stąd poprosiłam, żeby tym drugim tematem też była pierwsza pomoc, no bo jeżeli już mamy takiego specjalistę, to myślę, że każdemu z nas takie przypomnienie o pierwszej pomocy chyba się przyda. A dodatkowo pan doktor jest społecznikiem, działał przez długi czas w Amnesty International, teraz Fundacja Akceptacja, gdzie też swoją osobą zwiększył ten skład medyczny fundacji, która też prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy. To oddaję w takim razie głos pan doktorowi, zobaczymy jak będzie słychać i wspólnie zadecydujemy, co robimy dalej. Dobrze? Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Kloc, jestem lekarzem, tak jak tutaj pani mnie przedstawiła. Miło mi z Państwem się spotkać. Dzisiaj chciałem poruszyć, tak jak było mówione, tematy zakrzepicy dróg głębokich oraz pierwszej pomocy. Na początek omówimy temat zakrzepicy. Zakrzepica dróg głębokich jest to poważna choroba. Jest ona składową tak zwanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. I na chorobę, żylną chorobę zakrzepowo-zatorową składa się zakrzepica żył głębokich oraz zatorowość płucna. Zatorowość płucna jest niebezpiecznym powikłaniem nieleczonej zakrzepicy żył głębokich. I obie choroby są bardzo niebezpieczne dla nas i w sumie obie choroby są śmiertelne, więc wiedza na ten temat jest konieczna i niezbędna. Zakrzepica żył głębokich, bo to jest to w ogóle zakrzepica, jest to powstanie skrzepu w układzie żył, żeby tego nie mylić z miażdżycą, bo miażdżyca jest to odkładanie się blaszki miażdżycowej na ścianie naczynia tętniczego, a zakrzepica jest to powstanie skrzepu w układzie żylnym i nie mylić tej choroby też nie należy z przewlekłą niewydolnością żylną, zwaną potocznie żylakami. Tak na początek chciałem przedstawić trochę wstęp z anatomii układu naczyniowego kończyn dolnych. Jak wiemy, kończyny dolne są zaopatrywane w krew przez naczynia tętnicze, od tętnicy biodrowej wewnętrznej, następnie zewnętrznej, tętnicy udowej. Następuje zaopatrzenie w krew tętniczą i krew z kończyn dolnych odprowadzana jest przy pomocy naczyń żylnych, które dzielimy na żyły głębokie i żyły powierzchowne. Żyły głębokie to jest żyła piszczelowa, żyła piszczelowa i żyła strzałkowa, które następnie łącząc się przechodzą w żyłę podkolanową, a następnie w żyłę udową, która do żyły biodrowej odprowadzają krew z kończyn dolnych. I ważne jest, żeby wcześniej o tym powiadomić lekarza, jak się przyjmuje doustne leki przeciwkrzepliwe, ponieważ przed zabiegiem operacyjnym trzeba doustne leki przeciwkrzepliwe odstawić i zastąpić je heparyną drobnocząsteczkową. Doustne leki przeciwkrzepliwe są stosowane w przypadku zakrzepicy, jak i również przy niektórych wadach, chorobach i wadach serca, jak na przykład przy migotaniu przedsionków i przy wszczepionych zastawkach sztucznych. Nie. Leki przeciwzakrzepowe doustne, takie jak na przykład Xarelto, Predaxa, Navidacan, są Akarp i Polokarp, to są leki przeciwpłytkowe i one działają na inny rodzaj. Akarp i Polokarp, czyli aspiryna, one blokują płytki krwi i one są używane prewencyjnie do zawałów i miażdżycy, a leki przeciwkrzepliwe działają na czynniki krzepnięcia krwi i blokują działanie witaminy K, co powoduje zmniejszenie krzepliwości i wzrost wskaźnika INR. To są odrębne grupy leków. Zapobiegają zakrzepicy? Zapobiegają. Heparyna w czasie operacji to ona niebezpieczna. Tak, heparyna się podaje w czasie operacji, ponieważ operacji nie można przeprowadzić na lekach doustnych. Chodzi i głównie o jego wielkości. Bo jeśli będzie to niewielki materiał zatorowy, jak na przykład żyły tam od piszczelowej czy strzałkowej, to może on się dostać do płuc, do tętnic płucnych i może tam zablokować na moment i ulec rozpuszczeniu i przebiegnie bezobjawowo. Gorzej natomiast, jeśli jest to z dużej żyły, na przykład żyły podkolanowej czy żyły udowej,
Żyły te mają średnicę takie mniej więcej jak nasz palec. Jak wtedy taki materiał zakrzepowy dostaje się do krążenia płucnego, to powoduje on zatkanie, może powodować zamknięcie jednej tętnicy płucnej i nagłe wyłączenie utkwienia jednego płuca. Może być to zator, na przykład wyłączenie jednego płata płucnego, co powoduje nagły wzrost ciśnienia tętniczego płucnego i to powoduje, i to może być przyczyną nagłego zatrzymania krążenia. Objawy, jakie są w tej sytuacji, to jest nagłe uczucie duszności, to jest przedstawia podstawowy objaw. Innym objawem jest ból w klatce piersiowej, najczęściej jest on silny i bardzo podobny do bólu zawałowego lub może być to ból gdzieś rozchodzący się po bokach, ale często on przypomina ból zawałowy. Ważne jest to, że ból nie zmienia się w czasie fazy oddechowej, że jak na przykład nabierzemy powietrza, czy się dociśniemy, czy napniemy jakoś mięśnie, to nie zmienia bólu. I służy dyspozytorowi do udzielenia, do kolejności wyznania, jaki on zakwalifikuje priorytet wyzwania. Jeśli wyzwanie będzie, powie, że jest nieprzytomny, nie oddycha, to natychmiast będzie wezwanie wyjazdu w czynie najbardziej pilnym, czyli czerwonym. I dyspozytor wyśle karetkę specjalistyczną na miejsce zdarzenia albo nawet dwie karetki pogotowia. Następne jest ważne, żeby odpowiedzieć na pytanie dyspozytora, przedstawić się, jak się nazywamy, jeśli zapytamy.